Cześć wszystkim! Znowu Pony 7. Przeciąg Tyranny. Dobra. Kupiłem, sprzedałem większość złomu, jaki mieliśmy. Nie patrząc, po prostu sprzedawałem wszystko, co nie miało obwódki zielonej. I starczyło w sam raz na to, żeby kupić sigil nowy. To jest sigil kamienia. Zobaczmy. On ma... dwa jakby różne rzeczy. Jeżeli weźmiemy zogniskowanie, czyli ten większy zasięg, nie, sorry, jeżeli weźmiemy odległego uderzenia, czyli ten większy zasięg, no wtedy po prostu zadaje obrażenia mierzone kłute i tu nic wielkiego się nie dzieje. Ale jeżeli weźmiemy sigil zogniskowania, to wtedy nie zadaje obrażeń, ale zadaje petryfikację, co jest zmniejsza parowanie i unik o 50 przez 10 sekund oraz uniemożliwia ruch, więc to jest bardzo fajne, więc myślę, że tego użyję. Oczywiście dodam również zasięg, żeby miał chociaż te 4 metry i użyję, myślę, że tego zamiast dotyku tytana. W walce i tak raczej nie zdarza mi się używać więcej niż jednego dotyku tytana, więc myślę, że Janusz Tracz po prostu tak sobie zrobi. Ok, mógłbym to również przypisać zwrotce albo barikowi z myślnością 7, myślność 11, ale oni mieliby strasznie małą celność. Okej, wiecie co, muszę ściszyć, nie zauważyłem. Tak, oni mieliby strasznie małą celność w używaniu tego, więc myślę, że się nie opłaca. Dobra, co tym? Co, pogadajmy jeszcze chwilę z... czekajcie chwilę, tak, jak zwykle stopera zapomniałem włączyć. Dobra, pogadajmy jeszcze chwilę z grobowym Ashem. Zobaczmy, czy on może nam powie coś o tym ich herbie. Wróciłeś. Ledwie dostrzega, że się krzywi. Coś się stało, Archoncie? Nic, z czym mogę sobie poradzić. Wojna ma, ma swój wpływ na wszystkich, biorąc w niej udział, ale w moim przypadku cena bywa wyższa niż u innych. Mniejsza z tym, nie przybywasz tutaj słuchać o bolałych stawach starca. Mamy opór do zdławienia i krainę do podbicia pod sztandarem zgardzonych. Czego potrzebujesz, stanowicielu? Dobra. Powiedz mi swoje więcej o zgardzonych. Powiedz mi historię o poszczególnych jednostkach. Może o historii Legionu. Kiedy Hegemon podbijał północ, pod jednym sztandarem niektórzy z nas opierali się zjednoczeniu. Byłem wówczas młodym wodzem, pyszałkowatym i pełnym dumy. Zbierałem synów i córki północy, by stawić czoła wojskom Hegemona. Nasze starcie było bardzo śmiałe. Postanowiłem nasz mur tarcz między wojskami Kerosa a naszą ojczyzną i ogłosiliśmy, że żaden tyran nie ma prawa wstępu. Kontynuuj. Przez pewien czas stawialiśmy opór, co przysporzyło nam sojuszników. Każde zwycięstwo było omawiane i świętowane przez inne frakcje, które odmówiły kapitulacji. Jak jednak sam widziałeś, Kyros jest nie do zatrzymania. W końcu mój legion rozpadł się pod niestanym natarciem archontów i żołnierzy. W kajdanach przeprowadzono mnie pod bliższe Tunona. Powiedzieli mi, że wszyscy wrogowie Kyrosa zostaną zgładzeni, chyba że poddam się i przyłączę do Hegemona. Kontynuuj. Z poczucia lojalności wobec swoich ziomków przełknąłem dumę i okazałem uległość, dając mój miecz i moje życie w służbie Imperium. Moją armię objął wówczas ład Kyrosa i mogliśmy żyć jako słudzy Hegemona. Ponieważ jednak zbrojnie opieraliśmy się protekcji Kyrosa, mój elitarny legion został pozbawiony osławionej nazwy i przezwany wzgardzonymi, co miało przypominać o naszych występkach. Pomimo tego, że jesteśmy lepsi od innych wojennym rzemiośle, wciąż nie odzyskaliśmy względów Hegemona. Każdy żołnierz w moim legionie to potomek kogoś, kto służył ze mną podczas buntu. Trzymam ich blisko, bo wiem, że to najlepsze, co północ ma do zaoferowania, zaś ich pochodzenie przypomina mi o miłosierdziu Kyrosa. Ciebie to również dotyczy, synu północy, ale twoja bezwzględna lojalność i szacunek do naszego dziedzictwa czynią z ciebie jednego z moich ulubieńców. Kiwa głową w stronę Balika. Obrzydliwe. Mam nadzieję, że nie będę musiał dużo dłużej słuchać. Nie będę musiał dużo dłużej słuchać tego pieprzenia. Jesteś zazdrosna, zwrotko. Może po prostu nie wiesz, jak to jest, kiedy Archont cię lubi. I nie chcę wiedzieć, jeśli głosy Nerata się tobą zainteresuje, to twoja skóra wkrótce stanie się częścią jego namiotu.
Dobra, nic więcej tutaj bardzo nie chcę wiedzieć. Dobra. Myślałem, że powie nam coś o tym, dlaczego teraz musieli skasować swoje sztandary, ale najwidoczniej się dalej nie dowiem, o co chodzi. Dobra, nieważne. Ruszajmy dalej do złamanej włóczni. Aż wygląda na to, że będzie w końcu trochę jadki od dłuższego czasu nie nawalaliśmy się porządnie. Mamy kilka nowych rzeczy do przetestowania, więc czas najwyższy, dobra. Kamienna strażnica. Podróż do żelazne domostwo, kamienna strażnica zajmie 12 godzin. Okay. Zasadzka, twoja podróż przerywa dzikie wycie polujących zwierzców. Ich przywódczyni jest znacznej postury, o czarnej jak noc grzywie i pokrotnym bliznami ciele. Co? Tup, 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 tup. Zabija w cieniu. Okej. Okay. Nad tobą góruje ogromna masa mięśni i sierści, pociągając krótkim czarnym nosem. Know this scent. Stench of blood, sweat, battle. Iron and death. Smells like alpha. Smells of strength. But is male. Okej, wygląda na to, że on, że zabija w cieniu, zdecydowanie nie jest samcem. Zwierzyca przechyla głowę na bok, a jej oczy czerwone jak świeża krew błyszczą z zaciekawienia. Wędrując po twoim ciele w górę i w dół, nagle się mijał przepełniony żarem, jakiego oczy drapieżnika przyglądają się ofierze. Okej, okay, a po co polowałaś na mnie? Have hunted hot high, cold low, wet dry. Traipsed far until paws bled, but always human who smelled of alpha evaded beast woman. Had to slink through shadows, fast, fast, quick, without rest to catch delicious prey at last. Twoje oznaczenia muszą być z plemienia łowców cienia. Fate binder. Knows tribes of beast women. Curious human. Male who smells of alpha and knows of shadow hunter tribe. Best tribe. Lost tribe of kills in shadow. Nie szukam zwady, chcę tylko iść dalej swoją drogą. Beast woman did not range so far, chasing scent and tracks of Fatebinder, only to step aside and watch human leave beast woman behind. Nope, nope. Will not move from way. Wytłumacz się, zwierzyco, czego chcesz? Humans. Ta nozdrza zwierzycy rozszerzają się jej oczy, jeśli nie z rozbawienia. No human called Fatebinder. Kairos breeds words on paper. Fatebinder binds words to earth and sky. Makes ground tremble. Makes night cry, blood and fire. Co zwierzyca może wiedzieć o stanowicielach losu Tonona? Human is not first Fatebinder. Kills in shadow has hunted. Tribes of Kairos fear Fatebinder. Human Alpha claimed Horizon Rock called Spire, and Archons did not kill Fatebinder. Archons rolled over and white, covetous. I o co chodzi? O co ci chodzi, zwierzyco? Kairos hunts human realms to extinction. Rules tribe of blood and ruin, starvation and death. Seeks to slaughter beast women like prey. But beast women are not prey. Are not flighty, feeble-minded humans. Zabija w cieniu, spluwa na ziemię żółtawą flegmą. Beast women are savage hunters. Bred to fight kill rot, like Fatebinder. Smells of alpha. Strong always kill weak, then grow weak. Killed is migration of life. Kills in shadow is not weak now.
will not be weak for many long seasons. We'll join Fatebinder and survive Kairos's tribe. Jeśli chcesz się przyłączyć, musisz być moją betą. Kills in Shadow is not beta. But even alphas submit to stronger willed primas. Many packs make a tribe. Is this not a thought humans also understand? Beastwoman will follow Fatebinder. Will not dominate. Okay. Unless Fatebinder begins to smell weak. Nie będę ryzykował, że zwróci się przeciwko mnie. Wiecie co, i tak teraz póki co nie zamierzam jej brać. Dobrze, ale nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy. Zwierzyca Sapie odwraca się, żeby przemówić do stada. Kills in Shadow will not shelter stone whelps anymore. Scamper and flee! Do not want to see shadows lurking, stalking behind. Barb cleft his leader now. Rozcięty kolcem. Will not like if Kills in Shadow catches sight or scent of stone mongrels again. To miłe pożegnanie. Dobra, wiecie co, może odeślę na chwilę zwrotkę i zobaczę, jak zabija w cieniu będzie się sprawdzać. Zwrotka jest spoko, ale jest bardzo wrażliwa na ataki. No reason to tarry. Okej. Coś tu mamy? Mamy parę rzeczy do pozbierania. Więc może zróbmy to. Zobaczmy, zabija w cieniu. Ma więcej HP od Barika, ale ma też większy poziom. Ma 5 punktów. Co możemy jej dać? Czy ona ma jakieś w ogóle przedmioty? Może tylko dodatki nosić. Może też bronię nosić, chociaż jej walka wręcz. Jest całkiem okej. Chociaż przydałaby się jej broń jakaś. Zobaczmy, mieliśmy chyba jakieś coś porządnego. Mamy żelazny miecz dwuręczny. Mamy coś jeszcze lepszego. Chyba nie. Dajmy jej ten miecz. Dobra, coś jeszcze możemy zrobić? Możemy dać jej parę potek. Dlaczego by nie? Możemy jej też łuk dać. Zobaczmy. Nie, tylko wręcz może używać. Okej, spoko. Coś jeszcze na zmianę dla niej? Jakiś obuch. Niech będzie ok. Dobra. Zobaczmy jej cechy. Sporo chyżości. Ok. Broń jednoręczna, broń latająca, broń dwuręczna. Broń jednoręcznej jest najlepsza. Rangi 10. Ok, na razie zostawmy ją z bronią dwuręczną, ewentualnie potem ją zmienimy. Dobra, coś jeszcze możemy... Dobra, to co by jej... możemy dawać? Możemy dać chyżość. Chociaż to jest mniej potrzebne. Moc, trochę celność, żywotność. Troszkę więcej mocy i celności. Ok? Teraz jej... drzewka. Dobra, wezmę drzewko niszczyciela. Dobra. Co to jest? Skocz na pobliskiego wroga z ukrycia, powodując obrażenia, powalając wszystkich przeciwników w obszarze działania. Okej, brzmi spoko. Zwiększa obrażenia powodowane bez broni. Obrażenia bez broni plus 4. Uderz dwa razy atakiem podstawowym przy zdrowiu.
Okej, to się jej przyda. Co to jest? Zarycz na wrogów w stożku polu działania, powodując ich przestraszenie. Jeżeli umiejętność zostanie użyta, podczas kradania się wrogowie będą przerażeni. Okej. Co jeszcze możemy jej dać? Takie prawie do przebiegłości. Wrażenie plus broni plus 8. Więc chyba ostatecznie jej obrażenia bez broni będą całkiem spoko. Dodaje przebicie pancerza. Plus 3. Uzyskane 20% doświadczenia broni jednoręczna, walka wręcz przebiegłość. To co tu jest? Broń jednoręczna. Uderz przeciwników w zasięgu, powodując obrażenia i przerwanie. Dobra. Wiecie co, chyba będę jednak w takim razie rozwijał atak bez pazurów. Czyli atak pazurami, atak bez broni. 12 do 18, no troszkę mniej. Ale znacznie mniejsze, znacznie szybsze ma odzyskiwanie gotowości. Okej, dobra. Coś jeszcze mogę jej dać? Jeszcze jeden punkt talentów. Dodajmy jej jeszcze zwiększone obrażenia. Tak. Dwanaście do 18. Naturalny oręż, dwa obrażenia bez broni plus 8. A tego nie widać. Nie wiem czemu. Okej, dobra. Nieważne. Troszkę nam to zajęło, ale... Ale możemy ruszać dalej. Dobra, idziemy do tej kamiennej strażnicy w końcu. Właśnie, jakie ona ma zdolności? Skacząca śmierć, czyli to co skacze, tratowanie, zdolność zespołowa, raz na potyczkę. Zabija cień stanowiciela, jednocześnie ruszają na cel, atakuje uderzenie stanowiciela, ogłusza cel i pobliskich wrogów, zaś zabija w cieniu, wywołuje potężny krwotok. To jest to z przerażeniem. Let's be off. I see that Kairos's wrath still tears at the great fortress of Sentinel Stand. Okej. Rzeczywiście tak się dzieje. Chodźmy najpierw może w tą stronę. Czy coś tu znajdziemy? Wygląda na to, że nie. No can do. No to wracamy. Won't happen. Coś tutaj mamy. Jakąś pczółkę. Nic ciekawego. A to idziemy dalej. A coś tu jest. Nic ciekawego. Ratiwek. Co to za gość? Fosa otaczająca niegdyś kamienną strażnicę już dawno poddała się wpływowi surowych warunków. Stały z niej tylko otoczka stojącej wody i wilgotny piach. Okej, co tu mamy? Ciężkie buty skórzane. Mech! Ratiwek. O, jakiś wzgardzony. Pogadajmy z nim. Czy to ty jesteś wsparciem wysłanym przez Asha? Tak, jestem stanowicielem Tunona. Cieszę się, że to słyszę. W końcu w tym miejscu ostrożności nigdy za wiele. Przez tę burzę jestem na wpół ślepy, a wysłannicy sądu raczej się nie wyróżniają bez urazy. Patrolujemy zewnętrzne mury, ale nigdzie ani śladu wroga. Albo wiedzą, że powinni trzymać się z daleka, albo potrafią kryć się lepiej niż sądziłem.
przeklęci butownicy są równie nieuchwytni, co ten wicher. Czy możemy wejść do fortecy? W tej chmurze? Nie spróbowałbym nawet, gdyby chroniło mnie tysiące tarcz. Spójrz, sam to zrozumiesz. No okej, proszę sobie. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Coś ukrytego. Tylko to pas. Kamienna strażnica była niegdyś dumą i pomocą nad budowlą. Teraz jest zaledwie cieniem swojej dawnej chwały. Okej. To na to, że teraz w górę musimy pójść. Won't happen. Tutaj mamy... Wygląda na to, że nie. Aha. Nic się nie zmieniło. To ta sama burza, która spustoszyła porówno szeregi niezłomnych i wzgardzonych. Dziękuję, że mnie tu przyprowadziłeś, stanowicielu. Barek przygląda się wichrowemu murowi i potężnej trąbie powietrznej wokół tołpu twierdzy, który jest widoczny jako odległy zarys. Okej, zbliżamy się do 5. poziomu lojalności w niego. Starydus Herodin, ostatni regent Krzepy, kryje się tchórzliwie za murami swojego zamku, a my nie zdołamy przedrzeć się przez tę burzę, by go dosięgnąć. To miejsce przynosi nieprzyjemne wspomnienia. Interesuje mnie tylko jednak, dostajemy się do środka. Nie mam pojęcia, ale dowództwo musi mieć jakiś pomysł. W przeciwnym razie nie walczylibyśmy o kontrolę nad tym przeklętym pustkowiem. Powinniśmy poszukać kogoś, kto zna odpowiedź. Słyszałeś? Wyławiasz z wiatru dziwną dźwięk. Niski jęk ukryty w kakofonii wirującego kurzu i kamieni. Chmury kurzu wydają się do ciebie zbliżać. Dostrzegasz w nich plamy lśniejącej czerwieni. Co to jest? Okej. Zmory do broni! No dobra. Będziemy mogli przynajmniej przetestować nasze nowe zdolności. Ty się zajmij nim. Dobra. Jak tutaj podejdę, to zajmiemy się tym krzykiem. Dobra, i po kolei. Co chcemy najpierw wrzucać? Że najpierw... Spróbujemy powalić go. Okej, ty możesz już ich wszystkich nakrzyczeć. Dobra, ty możesz wspomóc ją. Przestrachnie wrażliwość. Okej, będziemy musiał uważać, bo całkiem mocno ją tam tratują. Okej, tego się udało chyba zamienić w kamień. Teraz spróbujmy ich powalić może. Żeby taki... Dobra, chyba będziemy musieli ich tutaj stuntować. Dobra. Lantry rzucił to, to niech teraz... rzuci ten drugi oddech. Nie. Jeżeli zdrowie celu spadnie poniżej pewnego poziomu, pieczęć ulegnie zniszczeniu, przywracając służniczkowi znaczną część zdrowia. Dobra, to rzuć na nią. Dobra, Janusz teraz rzucił swoją rzecz, to niech teraz rzuci tę kulę ognia. Will do. Dobra, Lantry rzucił to. Okej, wygląda na to, że taunt na nich nie zadziałał. Więc może teraz ją uleczyć. Dobra, rzuciłeś kulę ognia, ładnie. No to teraz po kolei będziemy... Okej. Wygląda na to, że w końcu tam zadziałał. Jest raz przed odpoczynkiem, więc tego nie będziemy używać. Zajmij się może nim. Zeb żelaza, raz na potyczkę.
może się przydać. Ok, lantry rzucił, cokolwiek rzucał. Ten gość mocno obrywa. Ok, spróbujmy to powalić. Co tu się stało? Coś go chyba zamieniło w kamień. Dobra. Okej, wszystko się rzuciło na... na barika, fajnie. Dobra. Bardzo znaczy mobilne są te cosie. Okej, na czym chcemy się skupić? Na tym ogniku, co? Rzućmy mrożne kolce na niego. Dobra, ładnie. Jakie teraz chcemy przyspiesz? Teraz na potyczkę. Dobra, użyjmy tego. A ty, Janusz, rzuć to w końcu. Okej. Aż jeszcze ten naładowany cios użyć, chociaż tutaj powoli już padają. Może zamienił okej. Teraz możemy ten elektryczny kopnie okay. Ładnie. Ten się obrywa. Może go podleczmy. Nie można, okej. Okay. Dobra, ładnie. Już tylko on został. Dobra. Dobra, żeby już to nie zawrócić. Okej, dobra. Bez problemów. Zmory znikły, ich nienaturalne wrzaski ucichły, a w twoich uszach pobrzmiewała już tylko wycie tornada. Kiedy kurz opada, dostrzegasz postać przyczajoną na murze nad tobą. Is my vision poor, or do I spy a figure atop the wall? Let's have it then. Okej. Możemy pozbierać. Esencja zmory. Pancerz plus 6 magiczny przez 6 sekund, okej. I znowu to samo. Janos. Rzeczywiście tam ktoś jest. Czyli będziemy musieli się do niego dostać pewnie. No can do. Jest? Chyba nie. Okej. Tutaj są schody. Zaraz z nim pogadamy. Z tym koleżką. Jakiś żołnierz przyklęknął. Okej, co to jest? Niezłomni. Okej, jakiś żołnierz przyklęknął za zrujnowanymi gzymsami. Po jego ubiorze, nosi zbroję wojsk krzepy, rozpoznajesz, że należy do niezłomnych. Patrzy na ciebie z mieszaną ostrożnością, ostrożności i ciekawości. Dobrze radzi sobie ze zmorami, ale co cię sprowadza do tego zapomnianego miejsca? Po chwili niezłomny cię rozpoznaje. Nie wyglądasz na zwykłego żołdaka z armii Hegemona, ale nie pochodzisz też z krzepy. Nie jesteś stanowicielem, który przebił się przez Gwardię Wędrieńską. Przekonasz się, że wichrowy mur jest trudniejszy do sforsowania niż, cytadela Wierzchołka. Okej. Dobra. Jestem tu, by zakończyć edykt burz. Więc tak to się odbywa. Kiros ogłasza edykt, po czym wysyła swoich sługusów, żeby posprzątali. W takim razie cieszę się, że wciąż zachowujesz niezależność. Że wciąż zachowujemy niezależność, imperialne psy. Proponuję zabierać życi w troki, bo do fortecy się nie dostaniesz. A kiedy będziesz zdawać raport dowódcy, przekaż mu, że pierwszy zwiadowca Janos przepędził cię stąd i... stąd z podkulawionym ogonem.
Dlaczego niesłomni nienawidzą Strajdusa Herodina? Bo jest tchórzliwym starcem, który kryje się ze swoimi żołnierzami i nie posiada żadnych zalet, które wbija do głów innym. A, przepraszam, miałem na myśli grobowego Asha. Chciałbym mieć dość siły, żeby zburzyć ten mur i zatłuc go osobiście. Herodin to relikt przeszłości, a my patrzymy w przyszłość. Nie mam żadnych szans na wyrwanie się z łap hegemona, dopóki stary regent cieszy się spokojną starością, popijając wino i nie przejmując się wojną. Co możesz mi powiedzieć o regentach? Regenci byli naszym rodem panującym. Władali starą krzepą, bronili naszych granic, a w razie potrzeby zwoływali armię. Rzeźnicy hegemona nie zdołali zabić tylko jednego, który jest równie przydatny, co pryszcz na zadku. A co wiesz cokolwiek o córce grobowego Asha, Emily? Przepraszam, nie dosłyszałem, nie mam pamięci do imion, a wiatr zagłusza twój głos. Posyła ci szeroki, chytry uśmiech. Bezczelny śmieć! Przyleś no przez ten mur, żebym mógł wytłuc z ciebie prawdę. Co wiesz o dykcie burz? Burze będą trwały dopóki żyje Strajdus Herodin. Podejrzewam, że obaj chcemy złożyć starego tchórza do grobu, ale zrobił wszystko, co w mojej mocy, żebyś nie zbliżył się do kamiennej strażnicy bardziej niż teraz. Co tu robił z Mory? Podejrzewam, że podążają ze śladem magii. Mam hipotezę, że gdy zgromadzą się w odpowiedniej dużej liczbie, komunikują się ze sobą przez śpiew, choć ich głosy są tak wysokie, że niesłyszalne dla ludzkiego ucha i zanudzam nawet samego siebie, więc już zamykam. Prycha z obrzydzeniem. Czy ty niczego nie wiesz? Zmory ciągną do magii hegemona jak muchy do świeżych zwłok. Te ziemie są skażone odorem hegemona, a najbardziej wichrowy mur przed nami. Uważaj na ich szpony, stanowicielu. Powiadają, że gdy Zmora raz chwyci ofiarę, nigdy już jej nie puszcza. Jak dostać się do kamiennej strażnicy? Możesz na przykład spróbować przejść przez wichrowy mur. Przekonaj się sam, ile czasu zajmie wichurze obdarcie cię do gołych kości. Chętnie pogawędziłbym dłużej, ale najwyższy czas zgłosić twoją obecność dowództwu. Do zobaczenia, stanowicielu, choć nie mogę obiecać, że uda ci się mnie zobaczyć. Przeskakuję przez gzymc i znikam. Niechaj diabli porwą tę kanalię z południa. Fu! Niezłomni przy każdej okazji chwalą się, że znają teren lepiej od nas. Co ten zwiadowca w ogóle tu robił? Spójrz na murze leżą zwłoki. Lepiej się im przyjrzeć. Nie widzę dokładnie, ale wydaje się, że nosi barwy zgardzonych. Okej. Okay. Gość uciekł. Spokojnie, coś mi mówi, że jeszcze go spotkamy. I to w mniej ciekawych dla niego okolicznościach. Dobra, co my tu mamy? Sztandar bitewny Amelii. Wydaje się, że jest to strzęp sztandaru bitewnego Amelii, córki Archonta Wojny. Ciało leży to od dłuższego czasu. Wiatr od dawna już zerwał resztki skóry ze szkieletu. W zaciśniętej rękawicy znajdujesz strzęp chorągwi. To herb rodowy generała. Amelia i jej gwardia honorowa musieli tędy przechodzić. Wydaje się, że upłynęły wieki od czasu, gdy maszerowaliśmy na kamienną strażnicę. To przynajmniej dowodzi, że jesteśmy na właściwym tropie. Do tego jesteśmy blisko. Dziewczyna być może wciąż żyje. Spogląda z żalem na wichrowy mur. Powiedz mi o Meli. Zawsze była uparta, odziedziczyła to po ojcu. Żądała również, żeby Legion w miarę możliwości traktował ją jak zwykłego żołnierza, choć w istocie daleko jej do zwyczajności. Nie jest archontem jak ojciec, ale mistrzowską władę mieczem, a żołnierze ją szanują. Próbowałem się z nią na przedpolach niechcianego miasta i prawie przypłaciłem to uchem. Dlaczego sądzisz, że ona żyje? Dzięki ochronie Asha przetrwa tam, gdzie wszyscy inni dawno by zginęli. Wolę nie myśleć, co przeszła w uwięzieniu, ale dzięki nam będzie mogła o tym zapomnieć. Zgardzeni to twardzi ludzie. Czy obrywamy młotem, czy mieczem w trzewia, czy strzałą w krzyż, niełatwo nas powalić. Możemy maszerować przez kilka dni, ani razu nawet nie ziewnąć. Jeśli istnieje coś, czego mogę być pewien, to fakt, że córa grobowego Asha przetrwa każdą niewolę. Co teraz powinniśmy zrobić? Asha rozkazał nam przywrócić porządek na tych ziemiach, ale musimy dowiedzieć się jak najwięcej o jego córce. Słyszałem o forcie niezłomnych zwanym Szarą Wartownią. Jeden z naszych żołnierzy
trafił tam jako jeniec mniej więcej w tym samym czasie, w którym zaginął oddział Ameli. Stawiam swój roczny żołd, że jeśli go odbijemy, dowiemy się więcej o losie Ameli. Barik ma rację. Wzięli do niewoli Kalisa z Kamiennych Tarcz, który prawdopodobnie podróżował z Amelią. Powinieneś skontaktować się z Osimosem, komendantem, któremu powierzono zadanie zdobycia Szarej Wartowni. Jestem pewien, że doceni pomoc stanowiciela. Ruszajcie! Ja muszę wrócić do Asha i zdać mu raport. To powinno poprawić staruszkowi humor, nie? Tak. Co my tu mamy? Ciężki hełm skórzany. Okej. Czyli... Raven Ash protects. Kiedy wrócimy z zwrotkę do oddziału, to i pewnie to oddamy. Okej, dobra. Wygląda na to, że przez tą burzę będziemy musieli się przejść? Nie. Tędy nie przejdziemy. Okej, musimy jakieś przejście znaleźć dalej. W kierunku Szarej Wartowni. Ale to w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!